Program samorządowy starostwa. Gości nas pan starosta Krzysztof Fryk. Dzień dobry panie starosto. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie starosto, chodzą po mieście różne plotki na temat szczecinowskiego szpitala, konkretnie oddziału chirurgicznego. Co tam się właściwie dzieje? Zechce pan przedstawić. Wie pan, często jest tak, że oczywiście te plotki, to zależy kto mówi, do kogo mówi i co mówi, tak? Ja tylko wiem, że często jest również tak, że to nie wiem, czy coś tam źle leczymy w szczecineckim szpitalu, tylko to jest, wyleczymy 100 osób bardzo dobrze, a jeden będzie gdzieś tam miał problemy, to ten jeden będzie głośniej krzyczał niż tych 100, a tych 100 w ogóle się nie odezwie, bo powie, że jest wszystko było ok, tak jak powinno być, więc zawsze patrzę na to z takim przymrużeniem oka. Szczecinecki szpital, trzeba patrzeć globalnie na niego w całości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wszystkich oddziałów. Myślę, że jako samorząd powiatowy my tutaj wychodzimy z siebie, aby wiele rzeczy w szczecineckim szpitalu poprawić, naprawić, dofinansować. Gdybyśmy spojrzeli na sprzęt, na to co jest, to myślę, że ta diagnostyka jest bardzo dobra i na takim wysokim poziomie, zaczynając od tych wszystkich RTG cyfrowych, nowoczesnego tomografu komputerowego, USG, wszystkich innych urządzeń, bo co roku doposażamy i wyposażamy szpital w nowoczesne urządzenia. Kończymy remont oddziału ginekologiczno-położniczego, więc on jest naprawdę, to jest prawie 10 milionów wydane na oddział ginekologiczno-położniczy. Niedawno kupiliśmy nowe łóżka porodowe, nowe łóżka dotyczące również pacjentów. Dzisiaj rozmawiałem z panem wojewodą Tomaszem Wójcikiem, ponieważ otrzymaliśmy od Urzędu Wojewody środki finansowe na takie wsparcie, dofinansowanie. Zostało nam 185 tysięcy złotych. Jest akceptacja pana wojewody, byśmy te środki przesunęli na inne znowu potrzeby szpitala na wyposażenie. Przypomnę, jeżeli chodzi teraz o oddział chirurgiczny, bo panu wydziale chirurgicznym, dzięki też wsparciu firmy Kronospan niedawno były przekazane i laparoskop, i gastroskop do tych badań takich diagnostycznych, które są niezmiernie ważne, więc wykonujemy tych badań ogromnie dużo. Natomiast sam oddział chirurgiczny, jego funkcjonowanie wiąże się oczywiście z lekarzami chirurgami. Jeżeli spojrzymy na tych lekarzy, a wiem co mówię, dlatego że od dłuższego czasu rozmawiamy z panią prezes Anietą Bibik-Mularczyk, z różnymi osobami co do możliwości przyjścia do szczecineckiego szpitala, to jeżeli chodzi o chirurgów, to jest największy problem. Tych chirurgów po prostu nie ma. Te specjalizacje, tak jak ostatnio jeden z lekarzy chirurgów powiedział mi, panie starosto, to jest teraz, a za 2 lata będzie jeszcze gorzej. Dlatego, że po pierwsze, lekarz po studiach, no jeżeli jest rezydentem, to musi tam określony czas funkcjonować. Specjalizacja z zakresu chirurgii 2-6 lat. I dobry chirurg jeszcze musi następne 5 lat pracować, żeby był dobrym operatorem. No i widzimy, co się dzieje w chirurgii. Z reguły ci lekarze to stają się dzisiaj już wiekowymi ludźmi. 65 i 70 i więcej lat. Więc naturalne i normalne, że po prostu ci lekarze są rozchwytywani. I my mamy problem z lekarzami chirurgami w szczecineckim szpitalu. To po pierwsze. Po drugie, ja przypomnę tylko, że był jakiś czas, że zmienił się ordynator poprzez działania pani prezes Złotowskiej, z czym ja się absolutnie nie godziłem, ale to nie ja zatrudniam, a zatrudnia pani prezes. I ostatnio ta operatywa, która była robiona przez szczecinecki szpital, była za duża. Co to znaczy za duża? To znaczy, że my możemy w szpitalu sieciowym wykonać ilość procedur i zabiegów od 98 do 102% kontraktu. Jak myśmy analizowali ostatnie operatywy na koniec lipca, to chirurgia wykonała 140%. Czyli lekarze wykonywali ogromnie dużo operacji, zabiegów, procedur. I za to nikt nie płacił. Za to nam nikt nie zapłaci. I my faktycznie w okresie, wręcz jako właściciel, nakazaliśmy pani prezes, że mają się zmienić ilości
operatyw na oddziale chirurgicznym, tak żeby w okresie lipiec, sierpień i początek września spłaszczyć tą operatywę i w rozliczeniu rocznym, żeby ta operatywa nie przekraczała 102, no powiedzmy 105%, bo nikt tam za to nie zapłaci. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci, bo to jest sieciówka, zapłaci za przekroczenie operatywy, czyli tych procedur, ale nie więcej niż 105%. Jak mamy 140, no to robimy, płacimy lekarzom. Często w kontraktach mamy podpisane, że ma jakiś procent od przeprowadzonych procedur medycznych i my płacimy, a Narodowy Fundusz za to nie zapłaci. Stąd zakładam, że dzisiaj oczywiście może być sytuacja, w której tworzymy kolejki, tak? Tworzymy kolejki, że oddział chirurgiczny operuje tylko to, co jest pilne, a ludzie mówią: Boże kochany, musimy czekać na zabieg tyle i tyle. I pewnie stąd są jakieś uwagi, jeżeli chodzi o funkcjonowanie oddziału chirurgicznego, ale nie możemy sobie na to pozwolić, że pacjenci, a tak faktycznie jest, z Koszalina, spoza powiatu szczecineckiego, przyjeżdżają do Szczecinka, są operowani i w ogóle nie czekają, tak? W innych szpitalach też się czeka, stąd pewnie jakieś uwagi do tego, co jest związane z funkcjonowaniem oddziału chirurgicznego, czyli dwa problemy. Pierwsze to są lekarze, staramy się ich mieć i dosłownie często, niestety, prawie, przepraszam za zwrot, łatać. Ktoś przyjedzie na jeden dzień dyżuru, na dwa dni dyżuru, na jakąś inne zatrudnienie, bo on pracuje w kilku szpitalach. I drugie to jest to, że te procedury medyczne mamy w sposób określony, limitowane. Wykonaliśmy ich o wiele więcej niż mogliśmy i stąd teraz sami je limitujemy i tworzymy kolejki. Czyli brak lekarzy z jednej strony i zbyt wielka praca z drugiej strony. Trudno to pogodzić. No muszą za tym też iść pieniądze, bo nie możemy w nieskończoność wykonywać pewnych zabiegów, procedur, świadczyć coś więcej niż nam płacą, bo wtedy się jakby zatkamy w całym funkcjonowaniu już nie tylko tego oddziału, ale całego szpitala. Panie starosto, skoro szpital wykonuje nadmiarowo za dużo, to chyba będzie trochę brakowało kasy, no bo teraz pytanie jest takie, czy ta nowa ustawa związana właśnie z ilością procedur i tak dalej, czy ona pokrywa te wszystkie zobowiązania szpitala? Znaczy, ja nie chciałbym się tu ogromnie żalić, tak, bo to wiadomo, że w szpitalach, tym wszędzie dzisiaj słyszymy, są tąpnięcia. Przypominam tylko ten czas, kiedy mieliśmy poprzednie lata straty, za rok ubiegły mieliśmy taki, oczywiście ktoś mówi zysk, no zysk taki brutto w wysokości około 800 000 zł, natomiast za 6 miesięcy, czyli na pierwsze półrocze tego roku, szpital ma stratę w wysokości, o ile pamiętam, 2 150 000 zł. W tej stracie jest chyba 1 200 000 amortyzacji, więc to jest taka niebezpośrednia strata, amortyzacja, ja tak zawsze mówię, nigdy nie jest jakąś tam stratą, ale tylko to pokazuje, że finansowanie procedur medycznych jest słabe, niewłaściwe. W mojej opinii, niedobrze wyszacowane. To po pierwsze. Po drugie, no wszyscy widzimy, że koszty zarypiście rosną wszystkiego, co jest możliwe. I teraz jeżeli jeszcze, o tym ostatnio rozmawialiśmy, administracja rządowa mówi w ten sposób, określamy wam potrzebę uregulowania płac od 1 lipca w stosunku do tej kadry medycznej i mówimy wam, że będziemy wam to finansować nie w kosztach związanych z tym wzrostem płac, a w tym, co dotyczy procedury medycznej, czyli podwyższam wartość. Każda procedura ma określoną ilość punktów. Powiem tak, jak to może wyglądać. Na przykład operacja wyrostka robaczkowego, nie wiem, to jest 123 punkty. To znaczy, nie znaczy, że tyle jest, tylko mówię, tak? I teraz, jeden punkt to jest, powiedzmy, tam złoty 0,5. Tak? No i wtedy wiadomo, ile taka operacja kosztuje. Teraz od 1 października, czy tam od 1 lipca podwyższono wartość tego punktu. Też nie wiem, nie pamiętam na ile, no powiedzmy, że będzie 1,45, tak? I mówi się, podwyższamy wartość tego jednego punktu, ale w tym podwyższeniu jest ten wzrost płac dla medyków. No i teraz pytanie jest takie, czy to zostało właściwie wyszacowane w sensie tego wzrostu? Czy to uwzględnia tylko wzrost, czy wszystkie inne koszty związane z obecnym wzrostem funkcjonowania tej jednostki?
I czy teraz my tą procedurę wykonamy, mając jednocześnie pewien kaganiec co do ilości tych procedur, które możemy wykonać? To 98%. 98%. Proszę zobaczyć, jakie to są mechanizmy związane z pewną, zależnością, tak? I oczywiście w tym wszystkim już widzimy, że rząd sam się przyznaje, że nie doszacował tego, tak? Wcześniej po jakieś larum, które było robione przez korporacje samorządowe, przez Związek Dyrektorów Szpitali, określono, że dorzuca się do tego wzrostu, o ile pamiętam, 350 milionów złotych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ja ostatnio byłem na Związku Powiatów Polskich, więc wtedy mówi się, dla tych, którzy nie mają odpowiedzialnego wzrostu w zakresie tych 16%, bo niby to powinno 16% wzrosnąć, więc procedury sorowskie, czyli szpitalny oddział ratunkowy, procedury nocnej, świątecznej opieki medycznej, które robią szpitale, od 1 października będą zwiększone, szpitale dostaną gratis dodatkowe środki finansowe, które mają uzupełnić brakujące środki finansowe. I już ta administracja rządowa wie, że na przykład procedury wewnętrzne, oddziału wewnętrznego, czyli interny, są niedoszacowane, ale mówi tak. On już najbardziej kosztochłonne. Najbardziej kosztochłonne, ale mówi tak. Wzrost tych procedur nie będzie teraz, ale od 1 stycznia przyszłego roku, bo nie mamy pieniędzy i wtedy i tam będą podwyższyć się procedury tylko w tak zwanych JPG-ach 20 procedur. Czy co, nie wszystkie, tylko jakieś takie, które się chce wskazać. Co to znaczy? No to znaczy, że wszyscy wiedzą, że ta procedura jeszcze w tym roku, jeżeli jest robiona, jest niedoszacowana, czyli jest bardziej kosztochłonna, niż płaci to Narodowy Fundusz Zdrowia. To jest niesamowicie skomplikowane, ale w konsekwencji to szpital za to płaci, bo nie ma właśnie właściwych przychodów, jeżeli chodzi o realizowanie tego wszystkiego, co jest związane z kosztami, z płacami, energią, ciepłem, lekami, to wszystko wzrasta. To może pogłębić nasze zadłużenie albo straty, tak? To powiedziałem na koniec lipca, na pierwsze półrocze mamy chyba 2 miliony 150 strat, więc jaki będzie wynik, nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć. Mało tego, wie pan, jeżeli teraz mówi się, że zostały podwyższone procedury, no to jest pewien paradoks. Zostały podwyższone procedury i my mamy podwyższyć płace dla wszystkich tych pracowników zatrudnionych na umowę pracę, to lekarze mówią zaraz, skoro są podwyższone procedury, a my te procedury wykonujemy, to my nam podwyższcie kontrakty, które mamy, no bo przecież jeżeli my tego nie zrobimy, to wy nie macie tych pieniędzy. Proszę zwrócić uwagę, jakie tutaj zależności są. Ja w ogóle od dawna jestem zwolennikiem jakby innego takiego finansowania, ale nikt nie będzie mnie słuchał akurat, bo ja uważam, że szpitale powinny mieć jakby dwa źródła finansowania. Pierwsze to za procedury, tak, czyli wykonywane te procedury, a drugie za gotowość. Dobrze. Bo proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy nie chorowali, tak, to ludzie nie szliby do szpitala i co, wtedy szpital, a z czego szpital by utrzymywał tą gotowość, tak, no, bo skoro nie mam procedury, a ja muszę mieć zatrudnionych lekarzy, muszę mieć dyżury, musi to wszystko funkcjonować, natomiast dlatego powinny być dwa źródła finansowania szpitali, gotowość i procedury wynikające z sieci, z kategorii szpitala, wtedy być może byśmy inaczej byli finansowani. Ale to jest tylko taka... Jest to bardzo skomplikowane. Przytyczka do tego. Trzeba się w tym na pewno nie porozumieć. A wracając jeszcze do oddziału chirurgicznego, krótko, będą zmiany czy nie? Tak? Nie. Tak. Będą zmiany. Czyli, dobrze, panie starosto, to jeszcze jedna rzecz. Mówi się dużo o dystrybucji węgla przez samorządy. Czy będziecie dystrybuować węgiel? No bo z tego co wiemy, to na przykład szpital ma ogrzewanie węglowe, prawda? Dom pomocy społecznej chyba gazowe, tak? No, znaczy, my jesteśmy w tym dobrym komforcie, mówiąc o samorządzie powiatowym, że był taki czas, że myśmy wszystkie nasze instytucje, jednostki przyłączyli do miejskiej energetyki cieplnej. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to nie chcieliśmy emitować tego, co jest związane z funkcjonowaniem kotłowni, czyli tego pyłu, dymu i wszystkiego innego. I po drugie, był taki problem z tymi palaczami, z wszystkimi innymi kosztami związanymi
związku z zakupem właśnie węgla. To spowodowało, że w pewnym czasie zainwestowaliśmy w likwidację tych wszystkich źródeł ogrzewania, wykonaliśmy ciepłociągi wspólnie też w tym MEC uczestniczył. Od pewnego czasu żadna nasza jednostka nie ma z tym problemu. Mówię o Szczecinku, jeżeli chodzi o Świątki, tam mamy gaz, jeżeli chodzi o Dom Pomocy Społecznej, mamy podpisany umowę na gaz jeszcze w starych cenach sprzed 3 lat do końca przyszłego roku. Z Białym Bożem mamy też gaz, tylko że Biały Bór to jest ten gaz taki nie z PGNiG, a z takich tych pośrednich instytucji, tam faktycznie jest drogo. Natomiast co do węgla, trochę się uśmiecham, dlatego że no oczywiście jesteśmy po takim wideokonferencji z panem wojewodą, jednej, drugiej. Ja zaraz po tej wideokonferencji zrobiłem spotkanie z wójtami, burmistrzami naszymi, jeżeli chodzi o ten pomysł dotyczący zakupu węgla przez samorządy, dystrybuowania go wśród do mieszkańców. Znaczy powiem tak, według obecnie obowiązującego prawa, które nas obowiązuje, jest to niemożliwe. W tej propozycji, w której proponuje rząd. Ja wczoraj na wideokonferencji z panem wojewodą mówiłem o tym. Jako szef konwentu starostów przygotowuję w tej chwili zapytania takie wśród starostów i zaraz wystąpimy do Regionalnej Izby Obrachunkowej, dlatego że nas kontroluje Regionalna Izba Obrachunkowa. I oczywiście dzisiaj sobie każdy może ten węgiel kupić, tak? Może wójt, burmistrz go sprzedawać. Ale za chwilę, kiedy zostanie skontrolowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, okazuje się, robił niezgodnie z prawem. Bo po pierwsze, obowiązuje nas ustawa o zamówieniach publicznych, która mówi, że wszystkie procedury związane z takimi zakupami muszą być w zamówieniach publicznych. A mogę tylko bez zamówień publicznych dokonać zakupu z wolnej ręki na kwotę 130 tysięcy złotych. Więc absolutnie nie można sobie tego węgla kupować, na przykład w Dolnej Odrze, która jest wskazana, że mam kupić tam. Bo po to jest ustawa o zamówieniach publicznych. Po drugie, zakup, handel węglem to jest koncesja. Trzeba mieć koncesję. O tym mówił wczoraj prezydent Koszalina na spotkaniu z panem wojewodą. To trzeba takie zgłoszenie zrobić. Tam są jakieś kaucje. Po trzecie, węgiel jest, również posiada podatek akcyzowy. Więc kto tą akcyzę będzie płacił? Jak będzie ją płacił? Gdzie będzie ją płacił? Po czwarte, przecież my w ogóle jesteśmy nieprzygotowani do tego, gdzie będziemy ten węgiel magazynować. To po pierwsze. Jak będziemy go ważyć, rozwozić, sprzedawać. No a co będzie, kiedy na koniec roku nam, powiedzmy, tego węgla zostanie 10-15 ton, to jak będziemy to w budżecie zapisywać? No, jest wiele takich uwag i to nie jest tak, że samorządy nie chcą, tylko mówią tak. Po pierwsze, nie jesteśmy do tego. Po drugie, nie ma warunków prawnych, abyśmy mogli to robić. Stwórzcie warunki, skoro Sejm, Senat może w ciągu jednej nocy podjąć takie czy inne ustawy dotyczące różnych przepisów, no to zbierzcie się w jeden dzień Sejm, w drugi dzień Senat, stwórzcie zapis, który mówi, że nie obowiązuje ustawa samorządu o zamówieniach publicznych, że tak czy inaczej trzeba to budżetować, że samorządy nie muszą płacić podatku akcyzowego od węgla, że nie muszą uzyskiwać koncesji i wtedy pewnie samorządy, które widzą taką potrzebę, będą podejmowały próbę realizacji tych przedsięwzięć. Ale na rany Boga nie mówcie, że samorządy nie chcą. Przepraszam, tak mówię. Natomiast to nie jest taka oczywista oczywistość i pan premier Sasin może sobie robić larum z trybuny sejmowej, ale to będą rozliczać wójta, burmistrza, prezydenta, a nie pana premiera Sasina. A ta sytuacja jest prosta. Mamy dyscyplinę finansów publicznych i później jesteśmy stawiani przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych łącznie z tym, że po pierwsze to są kary, po drugie, to jest zakaz zajmowania stanowisk publicznych, no chyba, że jest taki zamiar. Lepiej, żeby go nie było. Dziękuję na dziś. Spotykamy się za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu.